Pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę przyjeżdżając do Jarocina, to zabytkowy dworzec. Powstał on między 1870 a 1875 roku. Jest to ostatni zachowany wielki pruski dworzec węzłowy na terenie Wielkopolski. Jest to też pierwszy dworzec kolejowy w Wielkim Księstwie Poznańskim z oświetleniem elektrycznym. Witał go kiedyś marszałek Józef Piłsudski i tak samo jestem pewien, że przywita ten dworzec wszystkich Was, którzy wybierzecie się do tego wspaniałego miasta.